Cyjana nie stawiła się na spotkanie. I proszę, Detlef nie żartował. Nie. I my też musimy porozmawiać na poważnie. Tym razem sprawy zaszły za daleko. Regis, wspomniałeś, że istnieje jakiś sposób na wywabienie Detlefa, ale nie chciałeś go do tej pory stosować, bo jest ponoć zbyt niebezpieczny. Tak się wyraziłem? Wybacz, w takim razie wprowadziłem cię w błąd. Słowo niebezpieczny jest bowiem w tym przypadku skandalicznym niedoszacowaniem. Proszę, skończ już ten wewnętrzny monolog i po prostu powiedz mi, jak zmusić Detlefa do spotkania, dobrze? Chwila. Widzisz, Geralt, chciałbym, żebyś wpierw rozważył alternatywę. Możesz przecież spełnić żądanie Detlefa i uwolnić Cyjanę. Myślisz, że Detlef wciąż wierzy w niewinność Cyjany? Myślę, że musi coś podejrzewać. Próbuję zrozumieć, co się stało. I naprawdę jest gotów z tego powodu wydać wojnę całemu księstwu? Cóż, umiar nie jest jego mocną stroną. Spróbuj mnie przekonać do tego pomysłu. Czemu powinienem uwolnić Cyjanę? Ja wiem, że ciężko w to teraz uwierzyć. Detlef naprawdę nie jest zły, tylko impulsywny. Wystarczy, żeby się z nią spotkał, żeby porozmawiali, a odstąpi od miasta. Ja się może z tobą zgodzę, ale Anna Henrietta już pewnie nie. Zauważ, że nie proponuję, żebyśmy prosili ją o pozwolenie. A co jeśli spotkanie pójdzie nie po twojej myśli? Jeśli dojdzie do walki, możesz zagwarantować, że Cyjanie nic się nie stanie? Wydaje mi się wysoce nieprawdopodobne. Nie proszę cię o wywód z probabilistyki, tylko o prostą odpowiedź, tak czy nie? Ręczę, że nie spadnie jej włos z głowy. Mam wiele obiekcji wobec tego planu. Między innymi taką, że nawet nie wiemy, gdzie Cyjana jest przetrzymywana. Słyszałeś, księżna mówiła, że w więzieniu jej nie ma. Wymówki, przyjacielu. Jestem pewien, że jeśli tylko zechcesz, znajdziesz ją bez problemu. W sumie można by porozmawiać z Damienem. Księżna trzyma go blisko siebie, może coś wie. A? Widzisz? Wiedziałem, że coś wymyślisz. Mam nadzieję, że udało mi się rozwiać twoje wątpliwości. Powoli, jeszcze nie skończyliśmy rozmawiać. To jak można wywabić Detlefa? Krwią dziewicy? Widzisz, gdzieś w okolicy żyje jeden z ukrytych. Pradawny, potężny wampir, o mocy wielokrotnie przewyższającej wampira wyższego. No i? Tu są. To terytorium ukrytego. Każdy z nas jest mu winien posłuszeństwo tak długo, jak tu przebywa. Wystarczy więc jedno jego słowo, a Detlef powinien stawić się we wskazanym miejscu. To jak miałbym przekonać tego ukrytego, żeby wezwał Detlefa? Najpierw dobrze byłoby go znaleźć. Ukryty nie zadaje się z przyjezdnymi, o ile nie musi. Ale miejscowi, na przykład taka Oriana. Domyśliłem się. Dobrze, powiedzmy, żeby mnie do niego skierowała. Co dalej? Nie wiem. Trzeba będzie improwizować. Krótko mówiąc, mam do wyboru ulec szantażyście, albo z nim walczyć. Znasz moje zdanie. Jeśli uwolnimy Cyjanę i doprowadzimy do jej spotkania z Detlefem, jest jakaś szansa, że wszyscy wyjdą z tego żywi. Regis, wybacz, że stawiam cię w takiej sytuacji, ale muszę wiedzieć. Jeśli jednak postanowię walczyć z Detlefem, po czyjej staniesz stronie? Jeśli uznasz, że te sprawy trzeba rozwiązać mieczem, nie stanę ci na drodze. Doceniam. Taką mam nadzieję. A teraz powiedz, proszę, co zamierzasz?
To szaleństwo, ale niech ci będzie. Spytam Damiena o Sianę. Wiedziałem, że nie dasz się prosić. Powoli, niczego nie obiecuję. Na razie chcę się tylko rozeznać w sytuacji. Idziesz ze mną? Oczywiście. W towarzystwie zawsze raźniej. Pośpieszmy się. Damian może być w niebezpieczeństwie. Albo martwy. Tak myślisz? Sprawiał wrażenie zaprawionego w boju. Z ludźmi, nie z potworami. Patrz, tam. Zajmijmy się nim, zanim znów zabiję. Myślałem, że wampiry niższe was nie słuchają. Co do zasady nie. To jak Detlaf poszczuł je na miasto? Mówiłem ci, on jest wyjątkowy. Umie je naginać do swojej woli. Kontrolować samą myśl. Dopóki sam nie postanowi odstąpić albo nie zginie, nie zaprzestaną ataku. Otwór wciąż tu jest. Pora się rozejrzeć. Rana nie była śmiertelna, ale wykrwawił się. Gdybyśmy dotarli tu kilka minut wcześniej. Nie utrzymali szyku. Uciekali. Czuję krew Damiena. Został raniony. Chodźmy. Bez sensu. Dla wampira to żadna przeszkoda. Nie wiedzieli. Nie zdążyłem ich przygotować. Padł na brzuch, rana na plecach. Uciekał. Musieli zorientować się, że to miejsce jest nie do obronienia. Mam nadzieję, że znaleźli jakąś klinikę. Inaczej nie będzie z kim rozmawiać. Thank you.
Geralt! Geralt, to nie jest dobry moment na rozmowy. Muszą być tam, w Banfu. Zabarykadowali się. Nie mogą zobaczyć, że jestem wampirem. Wybacz, Geralt, ale musisz poradzić sobie sam. Ufam, że dasz radę. Zabiłeś go? Pojedynkę? Ten skurwysyn według połowy mojego oddziału. Widzę, że mało brakowało, a dopadłby też ciebie. Musisz się wycofać. Natychmiast. Mam obowiązki wobec tego miasta. Nie pomożesz mu, prowadząc żołnierzy na rzeź. Damien, pamiętasz naszą rozmowę w pałacu? Powtarzam, nie macie żadnych szans. Oddział. Opatrzyć rannych i przygotować się do wymarszu. Mądra decyzja. I jeszcze jedno. W walce z wampirami używajcie wyłącznie srebra. Każ alchemikom wyprodukować jak najwięcej oleju przeciw wampirom. Nakładajcie go na miecze. Uważajcie szczególnie na Alpy i Bruksy. To te o sylwetkach kobiet. Potrafią znikać. W walce z nimi sprawdzają się petardy z opiłkami srebra. Dzięki, Wiedźminie. Mam nadzieję, że jesteś wart pieniędzy, jakie obiecała ci księżna. I że przyniesiesz łeb tego drania, który za to odpowiada. Nabity na hak. Mam inny plan. Niby jaki? Na razie musi wystarczyć ci tyle, że potrzebuje Sianny. Przecież znasz decyzję księżny. Syjana ma oczekiwać na proces. W zamknięciu. Znamy decyzję, ale się z nią nie zgadzamy.
Wy macie taki luksus. Ja nie. Przysiągłem wierność jej miłości. Ludzie giną z powodu jednej osoby. Jeśli księżna się dowie, że wam pomogłem, sam pójdę pod gilotynę. Z pewnością. A my tuż po tobie. Mimo to zaryzykujemy. Obawiam się, że marnujemy tu czas, Geralt. Chodź. Zaczekajcie. Kiedy ostatni raz widziałem Sianę, jej miłość prowadziła ją do pałacowego pokoju dziecięcego. Pokoju dziecięcego? Jesteś tego pewien? Przestań. Służę na dworze od lat, znam tam każdy kąt. Więc tak, jestem pewien do ciężkiej cholery. To co? Księżna zamknęła ją w domku dla Lale? Szczerze, nie mam pojęcia. Ale powiedziałem ci wszystko, co widziałem. A co ty z tym zrobisz? To już nie moja sprawa. Rozumiem. Sprawdzę to. A ty wracaj do garnizonu. Najlepiej po moich śladach. To przetarty szlak. I dziękujemy. Bardzo nam pomogłeś. Pomogłem Beauclair. A przynajmniej taką mam nadzieję. Chodźmy, Redis. Dziecięcy jest za tym. Uważaj! Zamknięty. Oczywiście. Regis, nie chce mi się szarpać z tymi drzwiami. Byłbyś łaskaw? Oczywiście. Dzięki. Cisza. Nikogo tu nie ma. W takim razie chociaż się rozejrzyjmy. Ołowiany rycerzyk. Konik na biegunach. Aha. Nosi ślady. Rozczyk schowany za ramą. Drewniana kaczka. Ktoś jej urwał skrzydełka. Lustro. Ach, jak ja ich nie lubię. A to co? Jakiś notatnik? Własność Izabeli de Roquefort. Nadwornej guwernantki. To zapiski opiekunki Sianny i Anny Henriette. Z czasów, kiedy były małymi dziewczynkami. Nie wiem, jak to nam może pomóc. Ale przekartkować nie zaszkodzi. Siana dała mi dziś laurkę. Urocze. Przedstawia bezgłowych, zakrwawionych ludzi. Albo i nie. Spytałam, czemu to narysowała. Księżniczka odpowiedziała, że to scena z koszmarów, które nawiedzają ją, odkąd tylko pamięta. Faktycznie Siana noc w noc budzi się z krzykiem, chyba że śpi w jednym łóżku z Anariettą.
Podobno dziewczynki dotknięte klątwą Czarnego Słońca miały okropne sny. Takie, które mogą doprowadzić do szaleństwa. Dziewczynki dziś się pokłóciły. Niestety muszę odnotować, że nie zachowały się, jak przystało damom. Doszło do rękoczynów. Pierwsza uderzyła siostrę Anna Henrietta. Siana nie pozostała jej dłużna. Nim zdołała mnie rozdzielić, mała Anarietta straciła dwa mleczaki. Natychmiast pobiegła na skargę do rodziców. Jego książęca mość nie dał wiary mojej relacji i cała wina została przypisana Sianie. Dziewczynka została przykładnie ukarana. Anarietta próbowała potem załagodzić sytuację, ale książę i księżna byli nieugięci. No tak. Jak ktoś już się dorobi reputacji czarnej owcy, ciężko to z siebie zrzucić. Dziś po raz pierwszy towarzyszyłam dziewczynkom w krainie tysiąca baśni. Spędziłyśmy tam pół dnia. Wpierw bawiłyśmy się z Calineczką, a potem z Rumcajsem. Był niezwykle szarmancki jak na rozbójnika. Zaczynam podejrzewać, że Izabela de Roquefort pisała swój dziennik pod wpływem jakichś potężnych substancji halucynogennych. Może cannabis rudelaris, albo... Cii, nie przerywaj. Chylę czoła przed osiągnięciem mistrza Artoriusa Vigo. Dowiódł, że w magicznych arkanach nie ma sobie równych. Czekaj. Artorius był nadwornym czarodziejem, specjalistą od iluzji. A to oznacza... Regis, ostatni raz proszę. Nie przerywaj, bo pójdziesz do kąta. Dziewczynki powiedziały, że jeśli miałabym ochotę wybrać się tam sama, wystarczy otworzyć książkę Kraina Tysiąca Baśni i powiedzieć na głos słowa zaklęcia Expecto Ludum. Książka, która jest kluczem do iluzji. No proszę. Zaczyna się robić interesująco. Sianę badali dziś czarodzieje przysłani przez kapitułę. Nie wiem, do jakich wniosków doszli, ale jego książęca mość jest wyraźnie zmartwiony. Pewnie to wtedy zdiagnozowano u niej syndrom Czarnego Słońca. Albo przypięto jej łatkę, czytam dalej. Spytałam księcia, co teraz czeka księżniczkę. Nie odpowiedział. Uczyłam dziś dziewczynki języka nilfgaardzkiego. Siana bardzo się przykładała, mimo że z trudem zapamiętuje nowe słówka. Księżniczka Anarietta wykazuje większy talent, ale i skłonność do psot. Kiedy myślała, że jej nie słyszę, powiedziała pod moim adresem Ble de Hel. Śmiały się z Sianą w niebogłosy. Blede to cholerny, pieprzony, a Hel? W dźwięcznym języku naszych południowych sąsiadów słowo to określa miejsce, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę. Wiem, że to brzmi nieprawdopodobnie, ale może Anna Henrietta uwięziła Sianę w tej iluzji? Może. Tam byłaby bezpieczna. I odizolowana. Przekonajmy się. No i gdzie ta książka? Miniaturowa zastawa. I pluszaki. Słodkie. Ładna melodia. Rzeczywiście ładna. Szkoda, że mechanizm jest uszkodzony. Pod dywanem nic. A co miałoby być poza kurzem zamiecionym przez leniwą pokojówkę? To chyba to.
Zobaczmy. Expecto ludum.